Idzie. Nie, siedzi. Ale... Kości lecą mi z tyłu, patrzcie, o, kolejna kość. Może człowiek? Zobaczcie, co tu się wydarzyło, jakie to jest grubo, jest to piwo lekko. Dwa tygodnie poligonu sumowego już za mną. Mega zadowolony jestem, tyle ryb ile złapałem, to nawet się nie spodziewałem. Jeszcze go jedna, prawie 2,5 metra, 247 cm, tyle zabrakło do magicznej bariery, ale spokojnie, jedną rybę już mam 2,5 na koncie 2 lata temu. Nieważne, to są tylko tyle, więc przyjdzie pora na takiego jeszcze byka. Idę jeszcze do pokoju na chwilę coś sprawdzić. Tomek już na łodzi i wypływamy. Jutro jeszcze na pewno wypłyniemy raz. Potem ja już się szpakuję i ruszam do domku, do rodzinki. I mam nadzieję, że się podobała wam ta cała seria z Hiszpanii. Ostatni dzień, chłopaki tankują. Bakista wyczyszczona, pokład wyczyszczony. Piękna pogoda, ma dzisiaj jeszcze pokropić po południu. Robimy tak naprawdę tylko chyba ranną sesję, a potem po wieczu gdzieś na rzekę wyskoczymy z Tomkiem. Szpakujemy się, pokażę wam dzisiaj całą bazę jeszcze, jak wygląda tutaj chłopaków. Śmiało, mega polecam. Można przyjechać odpocząć, a Tomek jest mega przewodnikiem. Oj tam. Dobra, lecimy szukać brzuszków czaryżów. Kto wie, to wie, o co chodzi. W dzień turbiny pracują mniej, więc jest szansa utrzymania się w tych największych wirach, bo w nocy naprawdę jest ciężko. W nocy próbujemy tylko tutaj na otwartej wodzie, gdzie ta woda spokojna jest, a największe byki szukamy właśnie przy ścianie oraz tutaj w tym narożniku. A w nocy tutaj mieliśmy piękne branie, ale pękł zestaw, to widzieliście w poprzednim odcinku. Płyniemy, szukamy. A się przestraszył. Nie, idzie. Idzie? Nie, siedzi! Ale... Ty, zobacz co on uderzy w ogóle. Jedzie z roli. Jeszcze próbuję go dobić. No, ja trzymam się. Aby tylko oddał nam przynętę. No, dawaj. Będzie mniejszy pewnie, bo nie aż tak nie... Nie piłuje chyba. A piłuje. Chodź, polujesz go. W koli, on. Czekaj, bo on idzie w śrubę. Podnieś silnik. Kurwa! Tam on jedzie cały czas z roli w ogóle. Ja na razie trzymam, on jedzie. Ja pójdę z nim tam, wiesz? Thank you.
Nie idzie go dźwignąć? Co? Nie idzie go dźwignąć. Nie da, tego podnieść. No klock. Może to zobaczę. Nie widzę go teraz. Gdzie on jest? A tam. To tutaj jest. To ja patrzę, go drugi śledzi. Jak on na tym czytał? Mamy fajny kadr z tym słońcem. Na razie to nie chcę się minimalnie po... Co? Jest to ciężki kawałek chleba. Małek 230 ma. Ma łeb, Zaśki ma brzuch pełen. No, ciągły. No. Ja idę na drugą stronę. Jaki ma brzuch, zobaczcie. Boga, chyba ci będę pomagał cię. Dasz radę? Biedziesz z nim? I dawaj. No 100 kilo lekkie, zobaczcie na ten brzuch. Ja pierdziele, jaki on jest gruby! Zobaczcie! Jaki łebek, jaki brzuszek. Ja pierdziele, co tu się wydarzyło? Zobaczcie, co sosun wysrał. Kości. Ja pierdziele, chyba człowieka zjadł. Ja tu nie będę się kąpał w ogóle. Jeszcze nie kąpę. No. No jest, piękna ryba, 234 cm. Słuchajcie, zobaczcie na ten brzuch, jaki on ma wielki tutaj. Czuć w nim, że ma jakieś zwierzę, nie wiem, kormorana, kaczkę, nie wiadomo, co on tutaj ma. Na łodzi zrobił kupę z kośćmi, więc zjadł coś, na pewno, co biegało lub latało. Piękna ryba, sportowa, silna, około 100 kilo. Piękna kapota. Coś niesamowitego, po takiej ryby tutaj przyjeżdżam. Śmiało polecam Tomka Wacha jako przewodnika. Jeszcze nie koniec mojego ostatniego dnia, bo jutro wracam do Polski. Mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj uszczelimy, a jak nie, to i tak jestem mega zadowolony. Ponad 20 ryb w ciągu poligonu sumowego złapałem dwumetrowych. Szczególnie wczorajsza ryba, którą widzieliście, 247 cm, ogromna. Ta jest też sportowa, te takie ryby ponad, między 200 a 220, 230 bardziej walczą niż te takie kobyły największe tutaj. Więc śmiało polecam, przyjeżdżajcie. Jesteśmy. Snar ogromna. Wraca do wody. No, dawaj. Dawaj, koleżko. Boże. Cały mokry. Dobra, zeszliśmy z wody. Tak jak widzieliście, piękna ryba. Atomowe branie. Robimy przerwę. Ja idę się pakować. Pokażę wam zaraz całą bazę. Jak się przebiorę, jak wygląda tutaj. Zjemy jakiś mały drink, bo dzisiaj Andrzej ma urodziny. I co? I wieczorem może wypłyniemy na chwilkę lub pod wieczór. I jutro, 9, pakujemy się i lecimy na Polskę. Jeszcze w samochodzie wam wszystko opowiem. Całe podsumowanie zrobię wyjazdu, kalkulacje, ile to wszystko kosztowało.
A jeżeli będziecie chcieli, zapraszam do kontaktu na wiadomość prywatną i za rok lecę tu co najmniej na miesiąc. Skrzyneczka się robi, zaraz bierzemy jajka, flaczki u Tomusia są. Co wy robicie sobie? My? Jakąś rybkę, o rybkę. Rybka fileta lubi sosie. Pływać. Fileta w sosie plus włoskie jedzenie tutaj. No. Tomek mnie zabrał na tamę, żebym zobaczył z góry, jak to wygląda. Zobaczcie. Wędkarze stoją. Ale tu wysoko jest. Piękny widok, powiem wam. Coś niesamowitego. Idziemy do willi. Basen w wakacje, pewnie kąpiele, co? Żeby się schłodzić od słoneczka. Woda teraz puszczona, bo już jest pora zimowa. Ale możemy zarobić sumę. Możemy tu rzucić sumę, co nie? No co, miejsce na grilla. Żeby się poopalać, leżaki. Kaktusy piękne. Idziemy, co, to są pomarańcze? Co to są? Ale czadowe. I tu idziemy do willi. Villa Bianca. Kuchnia, ale mega warunki tu są. Ale cudowo. Tutaj miejsce wieczornych pogawędek, historii, tak. Nawet w szachy można pograć. Kominek, dwa łóżka. I tutaj co mamy dalej? Kolejna sypialnia. Łazienka z wanną, toaleta i sypialnia z toaletą też tu. I prysznic. Tylko zapalimy światło gdzieś. No powiem ci, przyjechać tutaj z ekipą i sobie wynająć taki domek. Mega, mega, mega warunki. Czyli raz, dwa, trzy. 4, 5, no dobra, 6 tutaj wejdzie. 7, 8 osób, tak? I jeszcze ktoś na kanapie może spać. Tak, do dyszki rozpalić. Do dyszki, co nie? I jeszcze kominek, żeby rozpalić. No mega, mega, super warunki. Naprawdę sam kiedyś zbiorę ekipę i tu przyjadę. I wy tam macie jeszcze jakąś inną willę, jeszcze widziałem, tak? Nad wodą. Ten drugi dom, co tutaj okay. Piękne, piękna ta kuchnia jest. Tylko, żeby skrobać sandacza. Do piekarnika zachodzą. Sum też wejdzie mały. Nie no, warunki petarda. Polecam śmiało. Wakacje nawet z rodziną, żeby przyjechać tutaj. Dzieciaki mają gdzie się kąpać. Kochanki, żony, dziewczyny mogą się poopalać. Super, super, piękne warunki. Bo w Polsce to bym miał, kurde, nie wiem, 4 dych. Ja patrząc, to się dożył. Kiedy on jest... Co? Powiedz mi, Tomek, ale tych firm peletów jest chyba ile? Parę sztuk? Dwie, tak? A czy tu jest taki najbardziej popularny? Najbardziej popularny, z Halibuta, tak? Kresik i Kompa. Okej. Okay. I co, ile trzeba wsypać na taki jeden dzień? No na start to tak worek bym sypał. Na start worek, żeby przyciągnąć go? Okej, okay. I potem dosypujesz? Ćwierć worka dziennie. Zależy ile mam zestawu jeszcze, nie? Okej. Okay. Ważne, żeby dorzucać co parę godzin. Okej. Okay. No i to sypalet pracuje szybciej w ciepłej wodzie. Okej. Okay. Jak jest ciepła woda, to latem 2-3 godziny jest rozpuszczony. Okej. Okay. Dobra, próbujemy.
Wędkarstwo w Hiszpanii jest bardzo ciężkie. My właśnie sobie tu leżymy. O. Kocykiem przykryty. Andrzej zrobił nam drinka, bo jest dzisiaj są Andrzejki. Mariusz pojechał wywieźć zestaw, ale bez żywca wypłynął. Tu mamy pelet wysypany i czekamy. Tomek, PSR-y chyba płyną. Zaraz weźmiemy naszą łódkę i też popłyną. No, po nocy jesteśmy. Ja akurat poszedłem spać. Mariusz pilnował wędek. Miał 3 brania, jedną dużą rybę stracił. I teraz idę zobaczyć tą mniejszą, co ma na smyczy. Chłopaki się pakują. Ruszamy do Polski. Tomek, o, przyjechał meleksem swoim. No i ale działa, panie. Idę zobaczyć. Jak Tomek posypał najlepszy, to warto zadziałało. Gdzie ona jest? Tutaj. Zobaczmy ją. Silny dziad. To 70, fajnie, że na ostatni dzień chłopakom siadła ze stacji ryba. Pakujemy się i ruszamy do zimnej Polski. Zdrawa, ja stacja też zdrawa była, nie? I Mariusz, jak to było? Co się działo w nocy? No co się działo? Spało się w nocy. No ja spałem z Tomkiem. No, ja też tak spałem, ale... My nie razem spaliśmy. 5:30. Tak, prosto, każdy w oddzielnym pokoju. No dokładnie. 5:30 Tomasza Towa, najlepszy w mieście, który zadziałał. No. I ci powiem, że tylko słyszę, jak ten kij się czepie. Tak się giął, że nie szło go więcej z tej podpórki, nie? 3 minuty ryba na kiju. Czyli weszły na żerowanie nad ranem, czy nie? Tak. No tą rybę, co złowiłem, później druga strzeliła na okonia. Jak ją podbierałem, jak żegnęła tym peletem, całe bobki wylatywały jeszcze peletu, wiesz. Świeżo to zbierała, nie? Widać takie... Okej. Okay. No i później trzecie branie, niestety ryba w ogóle nie wcięta. Mhm. No dobra, pakujemy się i lecimy. Siema, słuchajcie, ostatnia nocka. Stwierdziliśmy, że zrobimy spontaniczną taką zasiadkę ze stacyjki. Zestawy na pelet poszły w ruch, też tam jakieś okonki. No i mamy efekt. Ogólnie były 3 brania. Niestety tylko jedna ryba wylądowała na brzegu, sportowa. Trochę do 2 metrów jej zabrakło. Ale stacja dała w końcu coś porządniejszego niż te takie ryby nieco ponad metr. Także jesteśmy zadowoleni generalnie z ostatniej nocki, bo ryby ewidentnie ze stacji tutaj z bazy River Ebro Villa gryzą solidnie. Puszczamy rybkę. Także zakończenie sezonu. Jedna ryba na ostatni zestaw. Ostatnia nadzieja na Ebro była. Zobaczcie, niecałe 2 metry rybka. Puszczamy ją. Do zobaczenia za parę lat. Dziękujemy Tomuś za wszystko. Ruszamy w drogę, cały dzień, cała noc i jeszcze późno. No to co, koniec naszej przygody z poligonem sumowym. Właśnie wjechaliśmy do Francji, mamy jeszcze do zrobienia 1700 km. Będziemy gdzieś nad koło godziny 11 w Szczecinie. Byłem w ciągu 15 dni na 2 rzekach, w Makinenzie oraz na Ribarowa. Makinenza całkiem inny odcinek, Ribarocha całkiem inny odcinek i pierwszy etap mojego pobytu w Makinenzie to był czysty wertykal na otwartej wodzie, szukanie ryb w rzece. Ryby były różnie pochowane, musiałem co chwilę zmieniać zestaw, kombinować, uczyłem się na nowo rzeki. Ryb łapałem, pierwszego dnia otworzyłem rybom 235, potem parę mniejszych dwójek też wyjechało i powiem wam, że ryby tam teraz w okresie listopada między 200 a 210, 215 są tak silne, że nie jedna ryba 230 w Polsce nie jest tak naładowana mocą jak tutaj. Hole miałem po 10 minut, na przykład ryby 214 cm, na przykład na Facebooku rzuciłem relacje.
Potem przyszła pogoda, słaba, wiatr, ryby pochowały się, 3 dni nie miałem w ogóle kontaktu z rybą, lecz wiedziałem o tym, że one odpalą, więc było trzeba czekać. Unormowała się pogoda, temperatura wody cały czas wahała się między 15 a 16 stopni. Wiele ryb połapałem w dzień, na napływanego, czyli to, co lubię najbardziej, lecz też napukanego. Jak widzieliście, to jest moment napukania o dno. Robi wtedy małe zamieszanie na dnie i on się interesuje i wtedy wali w to. Był u mnie Mateusz, Jacek, każdy połapał, każdy zrobił swoją życiówkę nową. Potem pojechałem do chłopaków, do Mariusza i do Andrzeja i do Tomka Wacha, którzy siedzieli tutaj na Rybarocha. Mega warunki, śmiało polecam tam przyjechać do chłopaków. Macie do wynajęcia willę lub pokoje dwuosobowe. Tomka jako przewodnika śmiało polecam, jest po prostu rewelacyjny pup. Przepraszam, robi po prostu to, zna to przede wszystkim tą wodę, wie gdzie, jak zatrzymać się. No i pod koniec zacząłem trochę, już byłem zmęczony i poszliśmy na żywioł, na tamę. Ja wiem, że niektórzy tego nie tolerują, czy nie, ale ci, co mówią głupoty, jedź na tamę, czyli że Polacy tylko na tamę łapią, jedź, przyciągnij łódkę lub wsiądź w samolot, to pojedź tam i pokaż, jak na tej tamie złapać rybę. Nie jest to takie łatwe, lecz też nie siedziałem cały czas na tej tamie, bo też łapaliśmy ryby, wiele ryb mam złapane na otwartej wodzie. Tak naprawdę w Makinenzie i Rybarocha złapałem tylko 4 ryby na tamie, a ponad 17 sztuk na otwartej wodzie. Więc da się, pewnie się da, po prostu trzeba się do tego przyłożyć. Możecie chłopaków też wynająć łódź na miejscu. Ja akurat ciągnę swoją czarną panterę, swoją Skrylę 390 i nie żałuję, ponieważ mam swoje siodło i wiedziałem, co zrobić z nim. Jestem mega zadowolony. Wracamy, chłopaki tutaj ze stacjonarki trochę nie dopasowało im. Nie ten okres po prostu. Potem przemieścili się bliżej tamy i zaczęli robić wertikala i ryby posiadały na zestawach. Mieli nawet ogromną rybę, która ich pozamiatała i poszła w kamienie i poszło wszystko. Więc zapraszam do Hiszpanii w okresie listopada, zimowym, kiedy te ryby są już napchane. I powiem wam tylko jedno. Przynęty, które stosowałem, to się w głowie nie mieści waszych i moich, jak ja tam przyjechałem. Nawet Tomek, który jest tam na miejscu, złapał się za głowę, co ja wieszałem na zestawie i co ryby biły. Więc tak jak w Szczecinie, łapiemy z Grzeszkiem okonie i mówimy 25 okoń, jest rewelacja, to tutaj można złapać za głowę. Więc dziękuję, że oglądaliście całą moją serię z Hiszpanii. Dajcie mi jeszcze łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Hej! Jeżeli chodzi jeszcze o transport, bo dostałem dużo zapytań na Instagramie, ile to wszystko wyniosło, jakie koszta wynajęcie domu. Więc my pojechaliśmy w trójkę, na paliwo wyszło w jedną stronę z bramkami na głowę po 200 euro, czyli 400 euro w dwie strony. Dodatkowo musicie sobie liczyć wynajęcie samochodu, to są różne koszta, lub jeżeli macie swoje z przyczepą. Wynajęcie domku, apartamentu, to tam bodajże na 10 dni 1000 euro łódka lub 800, zależy w jakim wyposażeniu. A domek, Mariuszek, ile domek kosztuje? Trudno mi jest powiedzieć, ale na przykład willa taka, gdzie mieści się tam do 12 chyba osób, w Riber Ebro Villa, kosztuje 1500 euro na tydzień. A na 10 dni w Makinenzie, gdzie ja byłem, domek standard, nie ten lepszy, tylko standard, ale wystarczający, w którym mieszkałem, 1100 euro bodajże, lub 1000, już nie pamiętam. Więc jedzenie kupujecie sobie na miejscu i robicie, lub też ja przywiozę z Polski konserwy i tam jakieś tam zupki chińskie, które szybko można zjeść, od razu idzie dać na wodę. Więc śmiało polecam, bo samolotem, wiecie jak to jest, zabierzecie, wykupicie bagaż sportowy, ja tak robiłem. Wędki brałem ze sobą, brałem panoptiksa, ale tu za nie weźmiecie zapasu ciężarków, a tych ciężarków tam jest tych zaczepów pełno, można potracić. Kołowrotki, no spinningi, no wszystko, żeby zabrać. Naprawdę jest tego sporo, więc lepiej chyba złożyć się w 3 osoby, zabrać samochód, pojechać. My jechaliśmy około
24 godziny i dzisiaj też tak planujemy, 20, tylko mieliśmy mały postój teraz w sklepie tutaj na granicy francuskiej, więc zebrać się z chłopakami, jechać, pokazać jak to na Ebro łatwo łapać ryby, bo tylko takie gadanie, a Hiszpania same ryby wskakują, nieprawda, znam wiele osób, którzy byli i nawet na zero wrócili. Potem wymyślałem jakieś głupoty, rzucają winę, a bo wiatr, bo tamto, bo sramto, bo woda zimna przyszła z gór. Polecam przyjechać, sprawdzić. Ja zakochałem się w Hiszpanii, będę tam nieraz jechał. Wiem, teraz moda się zrobiła na Francję. Na pewno pojadę, ale Hiszpania zawsze w raz do roku w kalendarzu listopad, grudzień. Zobaczymy, bo w tym roku ta woda była za ciepła i trochę wszystko się przestawiło tak jak w Polsce. Może w grudniu przyjedziemy, tak, żeby na święta zjechać do domu. Wszystko się okaże, jaka będzie pogoda na jesień i wtedy bukuję, bierzemy chłopaków i lecimy. A jeżeli macie ochotę, odzywajcie się do mnie, ja będę zbierał ekipę i lecimy. Dwa burgery i jednego szejka. Dziękuję.